złowić taki bursztyn. Sama przyjemność. Sposób sportowy, absolutnie sportowy jest cudownym przeżyciem. No to się zdarza. To się zdarza wbrew pozorom i nierzadko. Witajcie w kolejnym odcinku, Bursztynowych Skarbów. Przygotowaliśmy dla Was kolejnych zawodników wagi ciężkiej. Bursztyny wagi ciężkiej. Człowiek, który zdecydował się przekazać bursztyny do pokazania Wam, chciał zachować anonimowość, tak? Więc to jest akurat taki przypadek. Gdyby ktoś chciał, no to oczywiście możemy zawsze powiedzieć i podziękować. I mimo wszystko, że anonimowemu, to jednak dziękujemy darczyńcy, że nam pozwolił swoje bursztyny sfilmować. Bardzo dziękujemy. Jak również od razu może podziękujmy naszemu mecenasowi, gdyż albowiem okazuje się, że mamy mecenasa na Patronite. Wojtek Orłowski, bardzo dziękujemy za wsparcie. Pozdrowienia za Bałtyk. Tak, pozdrowienia dla drugiej strony Bałtyku. I to właściwie z takich organizacyjnych rzeczy to tyle. Oczywiście link do Patronite'a w opisie. Zapraszamy tam, ciekawe nagrody czekają. Warto to sobie przy okazji obejrzeć. I co? I chyba przechodzimy do prezentacji. Bursztynki, ale tym razem bursztyny. Tym razem bursztyny. Okazuje się, że to jest ta część najbardziej interesująca. Więc podjeżdżam z zawodnikiem numer jeden od razu, proszę bardzo. O, takie coś, proszę pana. O, bardzo ładne. Zobaczymy jego wagę ciężką. To jest 107 gram. 107 gram. Bardzo pięknie. Czyli jak najbardziej zawodnik wagi ciężkiej. Tak. No o takie bursztyny nam chodzi. Ponieważ nie znamy historii dokładnych. Ale my o bursztynach potrafimy dużo powiedzieć, skąd są i tak dalej, prawda? Tak. Tak, no to powiemy, co uważamy za to, co to jest. Co to jest za bursztyn. Jest pięknym bursztynem z żwirowni. Tak zwany żwirzak, prawda? Mm-hmm. Po przełamach widać, że nie jest to bursztyn ustecko-kaszubski, bym powiedział, tylko wygląda mi na kaszubski, może północno-wielkopolski, prawda? Mm-hmm. Może być również okolic Pasłęka, z Wysoczyzny Elbląskiej generalnie, z Mazur, może być tego, bo to one są podobne, prawda, te bursztyny. W zachodniopomorskim nie jest. Nazwałbym go bursztynem kaszubskim, po prostu, prawda? Przełam nieregularny, tak? Przełam nieregularny, fachowo oskrobany. Tak, tak zwana ocioska? Tak, ocioska, prawda? Fachowo oskrobany. Sądzę, że to jest znalezisko zupełnie powierzchniowe. Czy może być też poldy gdzieś tu, ale na pewno nie jest to bursztyn morski. Nie, nie jest to bursztyn morski, prawda? Można latarkę? To oczywiście, zobaczymy. W środku. Czyli sztuczka z palcem. Jest to pełen mat. Trochę wzorzysty, nie jest idealnie gładki. Tak, nie widać ciemnych punktów. No tu są jakieś zabrudzenia, ale to zewnętrzne zupełnie, prawda? Nie widać czarnych ani czerwonych kropek. To, co mówiliśmy, że wielokrotnie potrafi dyskwalifikować bursztyn wartościowy. Bursztyn, bym powiedział, typowo produkcyjny, prawda? I tego. Jubilerskiej klasy. Ładny. Ładny, bardzo ładny. Ładny bursztyn. Mięsista, cała bryła, bez żadnych wżerów, bez żadnych pęknięć dodatkowych, mam wrażenie. Zaraz, jeśli pozwolisz, Piotrze, to też go sobie obejrzę. Proszę bardzo. Też mi się tak wydaje, że tutaj, że tu naprawdę wiele rzeczy można by było z takiego bursztyna zrobić, tak? Tak. No oczywiście pod warunkiem, że akurat z takimi bursztynami się pracuje, no bo tak ja bym się nie zabrał za szlifowanie. No, ja tak zawsze myślę, co ja bym zrobił za biżuterię z tego, prawda? No właśnie. I tego, tak każdy pod swoim kątem. Tak. No, zrobiłbym z tego jajo wielkanocne, powiedzmy. O! Jakby przydał. Prawda? I nawet tego, na dwa jaja. Na dwa jaja, prawda? Dużą kulkę można zrobić, albo dużą oliwkę. Czyli jakiś taki, jego pękatość sugeruje, że można by zrobić właśnie taki jakiś kształt obułek, prawda? Ja w swoich szlifach zmieniam mocno bursztyny, prawda? Wojtek pozostawiłby zapewne w takiej formie, jakiej jest, prawda? Czy z lekkim szlifem. Starałbym się zachować tak najwięcej z naturalnego kształtu, jak tylko się da.
bo uważam, że natura jest najdoskonalszym twórcą. Jest. Ciekawe, czy on, spróbujmy go postawić, bo to jest często takie bardzo fajne, monumentalne, prawda, dla dużych bursztynów, czy on ma jakąś taką możliwość utrzymywania się w jakiejś... O! Jest. Na przykład. Tak. Na przykład, prawda? Proszę zobaczyć. I w tym momencie, stojąc w ten sposób, staje się rzeźbiarski. Proszę zobaczyć, że no, wyłania się postać zwierzęcia, konia, no, nie wiem, coś takiego, prawda? Mi się od razu kojarzy z jakimś takim figurą, kamieniem. Może burszy na figurę szachową. Na przykład. Na przykład, prawda? Tak, duża skoczka. Szachownica i tak dalej. Skoczek, prawda? Piękny, skoczek, prawda? Byłby piękny. Tak. Ale absolutnie też dzięki tym wzorom tak naprawdę, które ten bursztyn posiada, to też nadaje się idealnie na kamień pejzażowy. Zauważyłem, że jest takie określenie na wschodzie. Właśnie, w sensie mówiąc na wschodzie, nie mam na myśli Białegostoku, który serdecznie pozdrawiam. Tylko Wietnam, Chiny i te okolice. I tam też bardzo ceni się kamienie, które mają różne wzory, które właśnie przypominają jakieś pejzaże, chmury, góry, widoki, które można kontemplować, tak również. Piękny kamień. Bardzo piękny. Dla mnie to też, ale mówię to, i dlatego też między innymi bym się nie zabrał, że dla mnie taka ocioska też dyskwalifikuje tą naturalną część, którą miałbym zostawić, tak? Gdyby go szlifować z tej strony, no to tutaj będzie widać, że tutaj człowiek ingerował. Ja wolę w korze, nawet gdyby ta kora była gruba i zwietrzała. Wiadomo, że jakby pod pracę jubilerską, no to tam się liczy każdy gram. Jeden lubi pomarańcze, drugi. Tak, lubi sobie coś innego, tak? No, więc tak to. Natomiast ten został bardzo fachowo przygotowany właśnie dla jubilera do... Tak, jest tego rzeźbiarza. Czy rzeźbiarza, tak, no, jakiejś dalszej pracy. Tak. Zwłaszcza, że on jak zwykle szukamy w bursztynach tą możliwość właśnie postawienia go, uformowania i on w jakiś naturalny sposób wtedy ustawia się, prawda, rzeźbiarsko. Ładny kamyczek. Nawet bym powiedział, że pana kamyk. Nie kamyk, tylko kamień. Kamień, pozwolę sobie. Tak. Gratulujemy znaleziska, prawda? Zdecydowanie. Gratulujemy i znaleziska, i gratulujemy posiadania na sobie. Który udało się to zdobyć. Tak, piękny przedmiot. To co? Przechodzimy do następnego zadania. Tak, bawiłbym się nim dalej, ale... No właśnie to jest też ten problem, że my jako miłośnicy bursztynu to moglibyśmy godzinami siedzieć się wpatrywać, natomiast mamy świadomość, że Państwo macie ograniczone limity czasowe i dlatego przejdziemy dalej. Tak, tym razem. Pobawimy się po nagraniu. No to w takim razie zawodnik numer 2. Proszę bardzo. Wow. Takie wow. Waga. Takie serce. Zobaczymy, ile to serduszko waży. I to są 134 gramy. Czyli to jest ta granica, o której mówiliśmy, maksymalnie co w biżuterii się używa, prawda? No. Że jeszcze tego mówisz, serce, no można sobie wyobrazić, prawda, z tego serce. Przyjrzyjmy Oczywiście się. W ten sposób jakby trzymane, bądź lewą stroną. Nie wiem, jak to wy, Piotrze, mi się zdecydowanie jakby z tej strony kojarzy. I nawet okazało się, że tutaj jedna pani uznała, że ona nosiłaby takie serce. Tak. Ktoś dzisiaj to widział, nosiłby takie serce. Co to za bursztyn jest w ogóle? Bo to no jest ciekawe. On ma na sobie szlif morski. Bursztyn zdecydowanie jest z Mierzei Wiślanej. Bo bez wątpienia, po otłuczeniach, prawda, takich zarysowaniach charakterystycznych, prawda, złowiony zapewne między Krynicą Morską a rosyjską granicą, jak się tu mówi, na piaskach. Na piaskach, prawda. Tam są te zadrapania od żwirowego dna, bo tam jest zdecydowanie tutejszy bursztyn, prawda, bardzo ładny. Latarkę, bo jak... Piask powinien mieć pęknięcie, prawda? Poprzez kamienie, no. Trzymana. No oczywiście. Tak. Jest. To jest charakterystyczne. Strzelony o dno gdzieś. O dno, prawda? Nie jest to bursztyn z całą pewnością jakiś kopalniany, uderzony jakimś przedmiotem używanym przy wydobyciu bursztynu. To jest naturalne pęknięcie. Co jego urody nie dyskwalifikuje, prawda? Tak. On może ten... Jest... Zobaczmy.
półmatem, prawda? Nie jest pełnym matem, jest półmatem. Czyli cień palca widać po prostu. Tak, cień palca widać przez bursztyn. Ma bardzo ładną zwietrzelinę taką wchodzącą w ten, o, eocen w czystej formie, prawda? Tak, czyli resztki gliny oceńskiej, prawda? Też charakterystyczne dla tego wybrzeża, prawda? Mocne w zagłębieniach zabrudzenia eoceńską gliną. Już takie bursztyny łowiłem. Pod domem, prawda? Pod domem. I tego mieszkając tam w tych okolicach. Tego typu bursztyny, jak nie było budowy przekopu, one się pojawiały właśnie w okolicach Przebrna. Z tym, że nie były popękane, bo tam nie było kamieni. To jest piaszczyste dno. Piaszczyste dno, prawda? I to te pęknięcia i takie tu, proszę zwrócić uwagę, takie otłuczenia. One mówią, zostałem złowiony na piaskach. Bardzo charakterystyczne. Z ogromnym sentymentem, prawda, tego typu bursztyny. Historie się przypominają. O, dziesiątki, różni, prawda, i tego. Piękny bursztyn. W przełomie nieregularnym, czy muszlał? Tu jest troszeczkę, ale te bardzo stare. Nie wiem. Popatrz, Wojtku, może ty, czy to nie jest muszlowy ten odłupek? To jest stary, zatarty, prawda, odłupek? No pierwszy rzut oka ciężko mi powiedzieć, gdybym bardzo musiał wydać jakąś opinię, to powiedziałbym, że na przykład nieregularny wchodzący w muszlowy. No tak, czyli na pograniczu. Coś na pograniczu, tak? Bo tam czyli zachowuje tak. Bursztyn jest spoisty na pewno, ale z tych najtwardszych nie jest. Zresztą jego wielkość wskazuje, że nie jest bursztynem takim zbitym, skomasowanym, prawda, tego to jest 134 gramy. Przy tej wielkości połóż go na dłoni, o tak, żeby ocenić. No, prawda? To już tak jest. Tak. To jest taki... To już się czuje. To się tak, czuje, to się ale nie czuje. Jest taki jak usteckie bursztyny, takie w sobie, prawda, tak. One są takie zbite, prawda, twarde. Nawet ten kopalniany, poprzedni bursztyn, prawda, on był taki mocno w sobie, prawda, ten jest... Późniejszy, co nie znaczy, że jego spoistość jest słaba. Ładny bursztyn. Przepraszam, bursztyn. Ciągle te pieszczotliwe. Przepraszam Państwa, ale prawda, za te bursztynki, prawda? Ja mam wrażenie, że te pieszczotliwe nazwy wynikają po prostu z naszego stosunku do bursztynów w ogóle. Że tak jest nam to bliskie sercu. Proszę Państwa, bursztynki to są takie. No, a bursztynki to są takie, no natomiast... Synek bursztynek, tak? Ostatnio tu u mnie zjawiła się pani, która spytała, czy nie mam z kilograma ładnej sieczki, prawda? Sieczka to są te bursztyny do 1 grama, prawda? Od pół do 1 grama, o tak powiedzmy. No gdzieś tam miałem jakąś tak. A pytam się, o co chodzi? No bo pani udała się na przekop i nie znalazła, chodząc cały dzień tam przy tym pracującym refulerze, prawda? Od kątów rybackich do przekopu. Ten, tak, i pod samą rurą, prawda? Nie znalazła ani jednego bursztynka większego niż paznokieć, prawda? I mówi, wstyd jej do domu wrócić i potrzebuje trochę bursztynu, prawda? Poradowałem jej prestiż, prawda? Tak, I to są bursztynki, prawda? Legendę o bursztynie na przekopie, no już trzeba wypełniać. Tak, wypełnia się, prawda? I pani wypełniała, prawda, legendę. No, wracając jeszcze na moment do tego bursztynu, bardzo piękna sztuka. Zdecydowanie na jakąś pracę dla mnie do zachowania w całości w formie. No serce, to jest typowe ta serce, prawda? Wisior jak się patrzy, z jakimiś takimi poza wzorami, bo to też wzorzysty bursztyn z tego co widzę. Tak. Czy on nie ma tych zwanych ciemnych kropek, bo on jakieś takie, jakby miał inkluzję gdzieś on, nawet. On zdradza raczej takie dla mnie, tylko że to bez przeszlifowania to jest, wiesz... Szalenie trudne do ocenienia, zagadka. Zwłaszcza w matowym czy półmatowym bursztynie. No, natomiast tutaj w miarę powierzchni widzę, że ma jakieś takie drobne inkluzje roślinne. Czy to jest pyłek kwiatowy, czy to jest tak jak z sosny spada czasami na wiosnę taki pył. Tak. To może coś takiego się przykleiło, jakieś takie lekkie bąbelki. Ja wtedy kicham i kaszlę. No właśnie, ale z drugiej strony to są takie rzeczy, które tylko dodają uroku, jeżeli się to zostawi w takiej formie, tak? Tak. One mogą przeszkadzać, jak potrzebujesz wyciąć z tego 5 kaboszonów, tak? Czy 4 kulki. No to... Ale jeśli to ma zostać w całości, to tylko doda uroku.
pozwolić, że zrobię głupią minę, prawda, w tym momencie. No, no. Oczywiście, no. Najwyżej przykryję ją pięknym sercem. Pięknym sercem. No, tak, mi się bardzo podoba. No ja to nawet bym się może i skusił, żeby go przeszlifować z wierzchu. O, w sensie to już taki bursztyn z przyjemnością uważam, że do pracy. I co ciekawe, widzisz Piotrze, ty też, tak? Czyli jest jakaś granica? Nie, to o czym mówiliśmy, te 120-130 gram jest tą wielkością się biżuterii, no te już bursztyny 200-gramowe i tak dalej są takimi gigantami, że o biżuterii tam nie ma mowy, prawda? Chociaż, no mówiliśmy o tym, że w celach reklamowych czasami jacyś bursztynnicy, prawda? Wiadomo, że reguły są po to, żeby je łamać. Tak. Mówimy tutaj tylko jakieś pewne reklamy. Mój bursztynek, który mam na szyi jest, no nie wiem, 20-gramowy, prawda? Może. Natomiast tutaj zdecydowanie ja bym się za taki bursztyn zabrał i ty byś się, Piotrze, za taki bursztyn zabrałbym się za niego, no, zabrałbym się, prawda? I każdy z nas miałby straszną radochę, gdyby mógł z nim popracować, ale ponieważ to nie są nasze bursztyny to... Zresztą idea jest taka, że tak. Te bursztyny nie muszą być nasze, prawda? Tak, tak, tak. Jeszcze raz, my się zajmujemy historiami wokół bursztynu, a nie samym bursztynem, prawda? No akurat w tym przypadku też samymi bursztynami, ale tak, troszeczkę inaczej, prawda? Tak, tak, troszeczkę inaczej. Także bardzo piękna sztuka, mam nadzieję, że się Wam bursztyny podobały. Jeśli Wam się podobały, to oczywiście moglibyście zostawić jakiegoś lajka albo jakiś komentarz. Bardzo lubimy odpowiadać na Wasze komentarze. Tak. Pamiętajcie o subskrypcji, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału. Oczywiście większość filmów tych w charakterze podcastowym, ponieważ tu pokazujemy bursztyny, to akurat tego typu nie. Natomiast większość filmów możecie już też wysłuchać sobie na siłowni albo na spacerze, bo jesteśmy dostępni na Spotify'u. Jesteśmy dostępni na Apple, Google Podcast, na Amazon Music w wersji tylko i wyłącznie do słuchania, więc łatwiej do zabrania ze sobą do plecaka, gdziekolwiek macie ochotę nas słuchać po prostu. Tak. I zapraszamy do następnych. Cześć. Dziękuję. Do zobaczenia.